Siemane maneczko, ja jestem Manojek, a dzisiaj witam was w kolejnym odcinku z gry Fortnite. No i słuchajcie kochani, 8 rano, niedziela. Nigdy chyba tak wcześniej nie wstałem, ale czego się nie robi dla moich kochanych widzów, bo jak wiecie, albo i nie, dzisiaj wyszedł nowy skinek, znaczy w nocy wyszedł nowy skinek o 2:00 i wtedy właśnie go zobaczyłem, poszedłem spać na 5 godzin i wstałem, żeby go dla was jak najszybciej nagrać. A mowa tutaj o Muchołapek, czyli skinku, który już wiedzieliśmy, że dodanie właśnie z wycieku skinków w poprzednim moim odcinku o takim skinkach. Przez to, że jest tak rano, nawet słyszę, że dziwnie mówię, ale jest Muchołapek i to jest przewrotnie chwytliwy. I powiem wam tak, na początku myślałem, że będzie mi się średnio podobał, ale jak już go dodali, no wygląda całkiem fajnie, jest to legendarny skin, więc 2000 V-dolców, nie ma niestety plecaka, tutaj szybko sobie doładowałem V-dolce, jak widzicie mam całkiem ich sporo, no i tak, i zdecydowanie kupujemy sobie takiego Muchołapka. Podoba mi się, zagram nim na pewno. Czy będę nim jakoś ultra długo grał, zobaczymy. Do tego mamy do niego lotnię, która jest bardzo fajna, ale ja lotni tak nie za bardzo lubię kupować moim zdaniem. To taki jest dziwny zakup, ponieważ ile to razy będziecie widzieć w grze? No, kilka sekund na początku. Ale za to pnącze, zbierak, wydaje mi się być całkiem fajnym pnączem. Nie jest takie widoczne i jest takie dość małe, więc ja też go sobie kupię. Zresztą jak mam być szczery, nie wyobrażam sobie żadnego innego niestety tutaj zbieraka do tego typa, więc plecaku na pewno nie będę zakładał, zmienimy sobie tylko tutaj na przykład na taką parasolkę. No i wydaje mi się, że możemy zaczynać. A pod ostatnim moim odcinkiem ze skinków, w którym nagrywałem wam nowego skinka, zdobyliście takie oto wyniki. Prawie 7000 łapek w górę, naprawdę spoko. No ale tutaj za te poświęcenie, za wstawanie tak wcześnie rano w niedzielę i za nagrywanie, za wydawanie tyle pieniędzy, no bo zobaczcie, prawie 3000 V-dolców poszło, to myślę, że te 7000 dacie radę zrobić. Dzisiaj, wcześniej był też odcinek właśnie, w którym graliśmy ostatni raz jetpackiem, więc jeżeli jeszcze nie widzieliście, to koniecznie sobie sprawdźcie. Ja już na dzisiaj nie będę przynudzał, zapraszam was do gry. Dobra kochani, no i jesteśmy już w grze i lecimy na tej lepki lasek. Słyszałem, że ktoś faktycznie koło mnie albo gdzieś nade mną był, więc gdzie ja dolecę? Dolecę na tutaj, wydaje mi się, pierwszy domek, chyba że on będzie szybciej, więc ja po prostu polecę na ten ostatni. A nie, on nawet nie poleciał chyba na ten pierwszy. Nie do końca wiem, jak tutaj to się wszystko rozegrało. Jeszcze w strasznie dupnym ale spoko jest ten zbrak, patrzcie, on zostawia takie rzeczy. Ej, no czegoś takiego to jeszcze nie było. Nie wiem, czy to mi jakoś może w jakimś stopniu utrudnić grę, a wydaje mi się, że nie. Więc tak naprawdę jest to bardzo fajna rzecz. Jest to bardzo fajna rzecz, ale ja bardzo szybko też potrzebuję broni. Mam już jakąś, w ogóle T4 ostatnio jest bardzo mocny z tego co widziałem. Bardzo dużo prosów tego używa, no i się tym zachwycają, tak szczerze powiedziawszy. Musimy tutaj zagrać troszeczkę bardziej uważnie, bo no wiecie, tutaj było kilka osób, to na pewno. Więc my musimy jak najszybciej jakieś bronki sobie zebrać, troszeczkę tutaj drewna mieć, żeby się móc walczyć oczywiście. No i co, zrobimy takie schodki, chociaż oni będą widzieć te schodki, więc może to nie jest najlepszy pomysł. No ale wydaje mi się, że oni i tak wiedzą, że ja tutaj jestem. Nie ma skrzynki, więc tak naprawdę zaczynamy tutaj z jedną bronią w tym domku i nie za bardzo mnie to cieszy. Strefa na szczęście blisko, więc ja to wykorzystam, żeby jak najszybciej i jak najwięcej sobie tutaj porozwalać tych rzeczy w kuchniach i tak dalej. No i pójdziemy po prostu do następnego domku. Ale to, że zostawia te pnącza takie, ten zbierak, no to jest chyba najfajniejsza zabawa, jaka kiedykolwiek była. I teraz tak, musimy troszeczkę to mądrzej zagrać. Dobra, tutaj już słyszę jakieś C4, tak. Tylko skąd ktoś to rzuca? A tutaj to jeszcze, zobaczcie. Dobra, jeden poszedł. Ale był jeszcze jeden. No powiem wam szczerze, to nie była najlepsza tutaj sytuacja, w jakiej mogliśmy być. Troszeczkę nas uderzyli, mogłem to zagrać lepiej. W ogóle na początku powinienem już tam te T4 zacząć zrzucać. A ja jednak zdecydowałem, że nie będę tam rzucał C4, tylko będę sobie strzelał z shotguna. To wyszło, no nie najlepiej bym powiedział, nie najlepiej. Tutaj potrzebujemy tego i potrzebujemy, zamiast tego potrzebuję tego oczywiście. A chcemy jednak mieć coś tutaj takiego jak jakiś karabin przynajmniej, więc teraz wejdźmy sobie tutaj, schowajmy się i podleczmy troszeczkę. Początek nie wyszedł najgorzej, wydaje mi się, że wszystkich, którzy tutaj byli, pokonaliśmy, kto wie, być może jeszcze ktoś został, ale mamy granatnik, mam jakiś tam karabin, mam się mniej więcej czym leczyć, wziąłbym te C4, bo jednak tutaj mi troszeczkę dupę uratowały, trzeba przyznać, ale nie za bardzo mam za co, wydaje mi się, że na razie granatnik jest lepszy.
Może zamiast leczenia w tym obecnym, no w sumie po co mi te? Bandaże leżą wszędzie. A tak, no to nie za to, tylko o, za to. No i super. Ale powiem wam, te pnącza. Bardzo mi się to podoba. Zobaczcie, nawet tutaj jak zobaczycie, to się ten, to nawet w powietrzu wisi. No jest to fajny sposób i w ogóle ten zbierak jest taki mały. I ten skin, wydaje mi się, że jeżeli będzie noc i będzie trawa, to że praktycznie nas nie będzie widać. Takie mam wrażenie, ale nie wiem, co wy o tym myślicie. Czy tak jest? Czy tak nie ma? Dobra, tutaj już było lutowane, więc nawet nie ma co. A, czy ja mam wszystko przeładowane? Wygląda na to, że tak. O! Aj, no powinienem tutaj lepiej zagrać, znaczy lepiej trafiać, ale i tak nie było najgorzej. Scarrington, Jezus. Czego chcieć więcej tak naprawdę? Czyli nie było jeszcze ostatniego. On w ogóle nie wiem, czy on nie miał słuchawek, czy co. Przecież wszedłem tutaj z nim grać, znaczy wszedłem go tutaj pokonywać, a on nic kompletnie nie zrobił. Zagrajmy na razie w taki sposób. To może nie jest najlepsze ustawienie, ale na razie póki nie mamy za co tego wziąć, to wydaje mi się, że granatnik będzie całkiem spoko. Tutaj było lutowane, więc tak naprawdę wydaje mi się, że wyczyściliśmy cały lepki lasek w tym momencie. Wątpię, że przyleciał tutaj więcej osób. A pójdę jeszcze na chwilę do tego, do restauracji, bo tam wydawało się, że nikt nie lądował. Tutaj jeszcze sprawdzimy. No i co? Dajcie znać, co myślicie o tym skinku. Moim zdaniem całkiem fajny. Moim zdaniem jest naprawdę całkiem fajny. I bardzo mi się podoba, no co mogę więcej powiedzieć. Tutaj wejdziemy sobie, sprawdzimy, czy było lutowane, ale strzelam, że nie było. Drzwi żadne nie otwierane. Tam również, więc wydaje mi się faktycznie, że lutowane tutaj nie było. No nie, nie było. Strefa mamy blisko na szczęście, więc nie ma tutaj też panikować. Zawsze tutaj jeszcze jakieś ammo znajdziemy, więc naprawdę bardzo fajnie. Tu jest zielony, szybki. Nie, szary. W ogóle teraz właśnie mam dylemat właśnie z tymi shotgunami. Jak to grać? No, dalej dwie pompy niby są mocne, nie oszukujmy się. No może nie, no nie są słabe, na pewno nie są słabe. Mam 12 już rakiet, dobra, tutaj jeszcze pootwieramy to, może jakieś rakietki. Pięknie, ile dostajemy tych rakiet? Po dwie tylko, ale zobaczcie ile razy po dwie, więc nie ma co narzekać. W ogóle wczoraj do kupienia był ten taniec, wczoraj chyba. I powiem wam, to jest najfajniejszy taniec, jaki kiedykolwiek widziałem w Fortnite. No, on tak doskonale opisuje mnie, ja dokładnie tak tańczę, jak gdzieś wychodzę. O ile wychodzę, a dawno nie wychodzę, bo teraz wiecie, tylko nagrywanie w mojej głowie. Nie ma czasu nawet, no ale spoko, nie narzekam. Nie, o, duża potka, tylko czy ja zdążę w ogóle ją wypić? Szczerze powiedziawszy, wydaje mi się, że ja nie muszę się jakoś teraz zabudowywać zbytnio. Wątpię, żeby tutaj ktokolwiek jeszcze był z tamtej strony, więc tutaj szybko to sobie wypiję. Mając nadzieję, że nikt mnie nie trafi, no i na szczęście się udało. No i jesteśmy w całkiem fajnym teraz położeniu. Blisko strefa, dużo armorka, dużo wszystkiego, fajne brońki. No nie powinno być najgorzej, miejmy taką nadzieję, że będzie akurat bardzo dobrze. Zobaczmy tutaj, było lutowane czy nie było. Pewnie ktoś był na szemranych szybach, ale tutaj wygląda na to, że nikogo jeszcze przed nami nie było. I mamy dużą potkę. I mamy niebieską tą szybką tą. I szczerze powiedziawszy, chyba pójdę tak, albo w ogóle pójdę tak, o. Wiecie, chyba pójdę już w ten sposób. Wywalę double pompę, będę grał z jedną szybką po prostu. Tak mi się wydaje, że to będzie najlepsze rozwiązanie w tym momencie. I dzięki temu, dzięki takiemu rozwiązaniu, będę w stanie tak naprawdę. Ale chyba zrobię tak, ponieważ snajpę już się przyzwyczaiłem, że mam pod C. I dzięki takiemu rozwiązaniu będę w stanie robić dużo dobrych rzeczy, ponieważ będę w stanie szybko strzelać, więc zawsze mogę sobie strzelić i zmienić szybko na Skara. Skar jest, no, dość potężny. Będę miał granatnik, będę miał snajpę i dużą potkę sobie zachowam po prostu. Może za wcześnie to zrobiłem, może powinienem po prostu wypić tą dużą potkę. No ale przy takiej ilości życia i no 150 tutaj tak naprawdę życia i ten to jest w miarę okej, wynik, chociaż i tak ginę na strzała z pompy niebieskiej w głowę, jeżeli ktoś trafi. Więc może to nie jest akurat jakoś najlepszy pomysł. No ale wydaje mi się, że też nie powinniśmy jakoś ultra przesadzać. Zawsze mogę sobie po prostu właśnie dojeść tutaj grzybkami. Tylko gdzie jest strefa? Uj, daleko jest, bardzo nawet daleko bym powiedział jest strefa. Więc musimy tutaj szybko, tylko jeszcze splądruję tą jedną skrzyneczkę i pójdziemy sobie. Bardzo mi się ten zbierak podoba. Nie ma żadnych jakichś takich dźwięków epickich, ale zobaczcie, no to jak on wygląda i to, że zostawię tu takie pnącza, to jest super akcja akurat, więc to mi się bardzo podoba. Przydałyby mi się te grzybki, gdzieś tam pewnie będzie dużo. Albo tutaj też, ale nie, no ja muszę iść w tamtą stronę, więc będziemy polegali na tamtych grzybkach. Jeszcze kilka bym ich zjadł, no tak z trzy. Z trzy grzybki jeszcze bym zjadł, żeby mieć akurat full tego armorka i 175 HP. To już jest akurat całkiem spoczko wynik. 16 osób, tak też 3. Ups, czasami tak już się zdarza. Tak, o, tam jest lama. Ale no na lamę nie ma już czasu. Gdyby lama dalej dawała mi 500, chociaż ona mogłaby mieć na przykład launchpada. No, ale to jest zbyt duży taki gambling, wiecie? To jest zbyt duże
Nie wiadomo, gdyby lama dalej dawała mi 500 surowców, to bym poszedł. Teraz, a chyba nie. Dobra, strefa ruszyła, ale my spokojnie, myślę, że zdążymy. Nie ma co nawet tutaj się jakoś zbytnio panikować. Dobra, chciałem drzewo, które już było ścięte. Więc to może nie był najlepszy wynik. Weźmy sobie troszeczkę jeszcze tutaj kamienia. To też się przydaje czasami. Czemu by nie? No i co? Musimy jakoś grać tutaj i tutaj coś spróbować jeszcze ugrać. O nie, dobra, w sumie, bo ja tak się zachwycam, że spokojnie zdążymy. A to wcale aż tak przyjemnie nie wygląda, patrząc jak szybko ta strefa tam idzie. Ja bym chciał tutaj uniknąć jakikolwiek walk, ale to nie wygląda na to, że będę w stanie w ogóle dobiec. Trochę chyba przeliczyłem swoje umiejętności. Tak, jeżeli mam być całkowicie szczery. Myślę, chociaż, kurde, nie wiem. Wydaje mi się, że zdążę. Taki jest plan. Trzymajcie kciuki, zostawcie łapkę w górę, to mi bardzo pomoże. Kurde, powiem wam, no tak, dzisiaj pierwszy raz się zmotywowałem, żeby tak naprawdę wstać rano, bo poszedłem spać po drugiej, prawie trzeciej. I zobaczcie, jak szybko wstałem. I to tylko dla was, tak chciałem się przestawić, wiecie, żeby wcześniej... O, widzimy typa? No nie, jest. Często, gęsto właśnie wydaje mi się, że widzę typa, jak to jest jakieś, wiecie, drzewo, czy grill na Tilted Towers. No i niestety często okazuje się to być złą decyzją i pomyłką po prostu, jeżeli tak to mogę nazwać. Tutaj ktoś nie wziął 100 kamienia, no przecież to jest morderstwo w biały dzień. O, widzimy typka. W sumie biegnie tak dość... Dokładnie to, o czym mówiłem. Bieg dość tak stabilnie, więc nie był zbyt trudnym celem, jeżeli mam być szczery. Powinien być na hitka. No tak naprawdę to ja zaraz będę na hitka. Oj, to było złe zagranie. Troszeczkę źle wymierzyłem to, skąd powinienem tutaj atakować. I myślałem, że wlecę po prostu do niego, ale nie udało mi się wlecieć i zleciałem na sam dół. Też w ogóle poleciałem tam z nieprzeładowanym karabinem, z karem, i to też nie była najlepsza decyzja. No ale spoko, nie wyszło najgorzej, kilka zdobyliśmy. Wydaje mi się, że gdybym miał pompę, to mogłoby być trudno. W tym momencie, dobra, przekajcie, najpierw sobie przeładujmy tutaj wszystko, co mamy, żeby nie było żadnej tragedii potem. Ale no tak jak mówię, ten strzał ze snajpy, widziałem, że on jakoś, wiecie, biegnie prosto, to nie był zbyt trudny strzał. Oczywiście czasami takie strzały również nie siądą, no ale zazwyczaj nie jest to jakaś wielka tragedia, więc było całkiem w porządku. Pompę tutaj miał, ale a jednak wolę dalej. O, zobaczcie, mamy kolejnego takiego Andrzejka, co nie powinien być zbyt trudne do trafienia. Czy to warto troszeczkę sobie postrzelać, wiecie. No okej. Po prostu sobie uciekał, więc to też nie był zbyt trudny kilek. No i co, zostało 5 osób, ja tutaj rokuję z 5 kilkami, musimy się dalej rozglądać. No jak zawsze, wiecie, znacie mnie, wiecie, że ja nie będę tutaj siedział i ten. Dobra, mamy dwie małe potki, w sumie wziąłbym ja za dużą potkę. Tylko pytanie, czy... Dobra, nie, zostawimy. Zostawimy tak. Pytanie właśnie, czy... Dwie małe potki są lepsze niż jedna duża potka. No jakoś głupio mi troszeczkę te 10 HP uzupełniać. Ale to może by było najlepsze rozwiązanie, chyba tak zrobię, wiecie, chociaż czasu jest mało. To ja mimo wszystko tak zrobię. O Jezu, nie mogę tutaj... Dobra, to musimy się zabudować w troszeczkę inny sposób. Tak, pięknie się zabudowaliśmy. Halo, mano, teraz to musisz być szybki, bo strefa idzie. A, i stracę i tak chyba HP, co nie? Dobra, może i nie stracę, wyszło to jakoś okej, w miarę. No ale... Troszeczkę tutaj, no nie tak powinienem to zrobić, za późno o tym pomyślałem. Wiecie, zawsze to lepiej uzupełnić i mieć po prostu coś na potem. A i tak w tym momencie każdy ma praktycznie skara czy coś, więc i tak będzie ciężko z tym wszystkim. Co tam leży? Jetpack, ostatni dzień jetpacka. Czy leży coś tam jeszcze jakiegoś ultra ciekawego? W sumie to nie. No dobra, tam już widzimy typka jakiegoś. W sumie widzimy też, że no skin. Czy to coś zmienia w tym przypadku naszym, czy raczej nie? Wydaje mi się, że raczej nie. Wejdziemy z... O, dobra, tam też widzimy typka. Jest już bardzo słaby. Tam też się strzelają. Ja sobie wejdę tutaj na tą górkę, wiecie? Zawsze to najlepiej być na górce. Tutaj wiem, że to jest głupie, co robię, ale kolega kompletnie tak sobie stał, wiecie, w taki sposób, że
Że to trzeba było zrobić. Dobra. Został nam tutaj, tutaj i tam. Wiemy już, gdzie są wszyscy. Wiemy, gdzie są wszyscy, więc to jest naprawdę w porządku. No to co, ja tutaj sobie jeszcze wyżej zbuduję, żeby jeszcze mieć większą przewagę. Trafiony. Kolejny raz. Okej, ten leci. W ogóle nie wiem, co on robi. Tutaj się zabuduje. To powinien być łatwy killek. O ile tamten mnie nie trafi. No Jezu, czemu teraz nie mam naboi, co? Jest na hitka typowo, wiecie? No jak mnie... A, bo rozwalił mi ścianę. Jezu, nie widziałem, że mi rozwalił ścianę. Ale tego muszę najpierw dokończyć, bo jest na hitka. Centralnie na hitka jest typo. No nie wierzę. Dobra, no już musiałem to zrobić, bo już mnie wkurzał za mocno troszeczkę. O nie, utknąłem. Nie, nie mówcie, że to przegram w tym momencie. Ta strefa mnie zabije. Po prostu utknąłem, wiecie, w strefie troszeczkę. Na zbyt długo. Jedyny ratunek to, że ten miał jakieś leczenie. Wiem, że tam jest jeszcze jeden. Proszę, żebym miał jakieś leczenie. No jedyne co miał to małe potki, więc to mnie jakoś ultra dupy nie uratuje. A ja teraz będę pod odstrzałem każdego. Powinien dużo szybciej tamtego zabić, znaczy ciężko było cokolwiek zrobić. Ten w ogóle jest tak wysoko, że to jest jakaś tragedia. Tutaj szybko się zabuduje. Buduj tą podłogę. Ej, ale teraz już zaczął mnie stresik brać, wiecie? Wypijemy sobie szybko potki. Czy ja mam ognisko? Nie mam ogniska nawet, wiecie? Tutaj zaczyna się nasz problem, że ja nawet nie mam ogniska. A mi się wydaje, że my z tym typkiem, co jest tam, to bardziej powinniśmy tego stamtąd zabić. Bo ten typek jest w tamtej bazie. Powinien przynajmniej tam być. Ale zobaczcie na to, to jest głupie, co on zrobił, strasznie. To było strasznie głupie, więc dobra, gdzie jest ostatni? Gdzie jest ostatni? Bo ten to już jest... A nie, on ma jetpacka. To może też nie było takie głupie? Tamten jest dalej tam. Sześć sekund zostało, ja muszę wejść do strefy niestety. A ja muszę niestety wejść do strefy, więc zrobimy tutaj sobie coś takiego. Już bardzo mało budulca, wiecie? A niestety on również wchodzi coraz wyżej. Gdzie jest ostatni? To są moje ostatnie budulce. Będziemy na podobnym poziomie. Dobra, rozwalam mu to i po prostu go niszczę. O, rozwalił mu typo. To jest nasz czas. Ten będzie dużo bardziej groźny, więc tego musimy wykończyć.
Zanim się uleczy, muszę go po prostu stamtąd wyciągnąć. A już, już wypił. No jak to jeszcze żyjesz? Woo! Ej, powiem wam tak, no bardzo rzadko robię solo winki, ale ostatnio faktycznie dużo celuję tego, dużo trenuję tego aima i się tak czuję pewnie w miarę. I ten win zawdzięczam tylko dzięki temu, że po prostu się czułem pewnie. A powiem wam szczerze, to jest mój trzeci dopiero win solo. Trzeci dopiero win solo. Ja bardzo mało solo gram, zazwyczaj gram duo. No i tam idzie mi całkiem okej, okay, ale w solo zawsze, zawsze mi słabo. Tutaj 9 killi, winek. No chyba moja najlepsza gra życia, powiem szczerze. Bardzo fajnie. Mam nadzieję, że będę w stanie częściej dla was takie gierki robić. Ostatnio właśnie dużo sobie trenuję. Gram nie za dużo, ale trenuję, wiecie, właśnie aima, budowanie sobie, latam na 20 na 20. I wychodzi to całkiem spoko, więc mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie wielką łapkę w górę, żeby mnie jeszcze bardziej zmotywować do grania. A ta gierka bardzo mi się podobała. No i widzicie, opłacało się wstać w środę tak rano. Więc ja się żegnam. Do zobaczenia pewnie o 11:00 ten odcinek wleci. Kocham was, trzymajcie się. Jabba-dee-ba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 -